Dzisiaj, moi kochani, po raz kolejny przeprowadzimy pewien eksperyment. Na koncie, na którym znajduje się tylko 8 zadymiarzy, zdobędziemy wszystkie rangi z trybu rankingowego oraz odblokujemy wszystkie nagrody. A do odblokowania mamy takie rangi jak brązowa, srebrna, złota, diamentowa, mityczna oraz legendarna. Więc dzisiaj się dowiemy, jakie nagrody uda nam się odblokować przechodząc cały tryb rankingowy. Jeżeli jesteś nowy i taki odcinek ci się podoba, zostaw łapeczkę w górę i zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No dobra, moi drodzy, może dla tych, którzy nie wiedzą i nie logowali się dawno do Brawl Stars, przedstawmy, na czym polega nowy tryb rankingowy. Nowy tryb rankingowy polega na tym, że mamy w rotacji nowe mapy z modyfikatorami i że musimy piąć się w rankingach, aby odblokować karty bitewne, z których wypadną nam nagrody takie jak legendarne star dropy oraz rankingowe star dropy. W lewym górnym rogu mamy nową zakładkę, nowy sezon, klikamy. Tutaj wyświetla nam się informacja, jakie mamy nowe modyfikatory w nowym sezonie: szybki strzał, ciężkie bity oraz kolczasta amunicja. Już sobie to omawialiśmy i tutaj, jak widzicie, mamy do odblokowania nagrody na poziomie brązowym, srebrnym, złotym, diamentowym, mitycznym, legendarnym, a na końcu mistrzowskim. Więc odblokujmy sobie wszystkie nagrody i zobaczymy, co nam ciekawego wypadnie. Ale zanim to zrobimy, moi kochani, przypominam wam, że trwa konkurs, a do zgarnięcia jest nowy skin do Edgara, Thief Edgar, o wartości 199 gemów. Zostały już mi dwa ostatnie kodziki, które wam wyślę. Zasadę już z pewnością znacie: wchodzicie do gry Brawl Stars w sklepie z przedmiotami, wpisujecie kod Farel, potwierdzacie, a jeżeli jesteś leniwy, no to zapauzuj film, kliknij pierwszy link w opisie, a następnie naciśnij przycisk wesprzyj twórcę. W komentarzu napisz hashtag ThiefEdgarGiveaway, a wyniki ogłoszę już w następnym odcinku. A teraz wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca z poprzedniego odcinka, gratuluję, odezwij się na mój e-mail, który masz w opisie, a ja ci podeślę kodzik, dzięki któremu będziesz mógł aktywować sobie skina na swoim koncie. Jak widzicie, na moim koncie mam tylko 8 postaci, więc nagrody mogą być mocne. Odblokowujemy pierwszy poziom rangi brązowej. Odblokowany pierwszy poziom, odbieramy nagrodę. Nagroda za pierwszy awans, uwaga, a z niej 250 błyskotek, słabo. Odblokowujemy teraz drugi poziom. Drugi poziom odblokowany. Odpalamy nagrodę i 100 błyskotek. No mam nadzieję, że z tego star dropu coś poleci. Odpalamy epicki i tylko punkty mocy, słabiutka ranga. Ranga srebrna odblokowana, no niestety z brązowej nic ciekawego nam nie wypadło. Teraz tutaj poluję na nowego zadymiarza. Na końcu, jak widzicie, mamy do odblokowania mityczny star drop, więc szansa na trafienie jest spora. Pierwszy poziom srebrnej rangi wbity, odpalamy nagrodę. Odpalamy, bum! No i 250 błyskotek, najgorzej. Druga ranga wbita, odpalamy nagrodę. Nagroda za drugi awans i uwaga, spray do Tora Bibi, okej. I uwaga, mityczny star drop za trzeci awans srebrnej rangi. I uwaga! Naprawdę, punkty mocy, ale lipa. Zostawcie łapkę w górę, może na następnej randze mi się lepiej powiedzie. I mamy to! Złota ranga przed nami, a przed nami do otwarcia dwa rankingowe star dropy oraz mityczny star drop. Lecimy. Nagroda za pierwszy awans złotej rangi i uwaga! 100 błyskotek, XD. Okej, kolejna ranga złota wbita. Odpalamy nagrodę. Nagroda za drugi awans i znowu 100 błyskotek, co jest? Takich nagród ja nie chcę trafiać. No i przed nami tylko mityczny star drop. Sprawdźmy, co z niego wypadnie. Mityczna nagroda za ukończenie złotej rangi. Uwaga, co z niej wypadnie? Ikona gracza, jakiś dzwoneczek Sandy. Ale kaszanka. Diamentowa ranga wbita. Ciekawe, co teraz wypadnie. Jest legendarny star drop, więc jest duża szansa trafić coś fajnego. Pierwszy poziom diamentowej rangi wbity, odpalamy nagrodę. Nagroda za pierwszy awans diamentowej rangi i 100 błyskotek. Drugi poziom wbity, odpalamy. No mam nadzieję, że teraz coś trafimy z rankingowego. Uwaga, dawaj skina! No i niestety tylko ikona gracza, ale słabe te nagrody, naprawdę. Jak będę miał takie na swoim oficjalnym koncie, to się wkurzę. No to pozostał nam legendarny star drop. Zostaw łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a być może teraz wypadnie zadymiarz. Sprawdźmy. Legendarny wbity i mam nadzieję, że to nie będzie skin. Let's go! I tak jest! Wypada mityk! Wypadł nam mityczny zadymiarz, max! No i takie nagrody to mi się podobają, nice! No i udało nam się odblokować rangę mityczną, kozak. Pierwszy poziom wbity, odpalamy nagrodę. Let's go! Dawaj coś! Nie no, 100 błyskotek, te błyskotki są daremne i to bardzo. Okej, drugi awans mitycznej rangi i uwaga! Co z tego będzie? Ikona gracza tylko. No nie mogę patrzeć. Czemu tak słabo? Czas odpalić legendarny star drop z mitycznej rangi i uwaga! Odpalamy. Daj zadymiarza!
Tak jest! Ash! To jest Ash! Okej, okay, czyli mityka odblokowaliśmy i epika odblokowaliśmy na zerowym koncie. No nagrody całkiem nieźle, tylko szkoda, że to jest Ash, a nie na przykład Bibi. Przed nami ostatnia legendarna ranga odznaka. No tutaj od 7,5 tysiąca do 9 tysięcy trzeba wbić. Odpalamy nagrody. Pierwszy poziom wbity. I z rankingowego star dropu wypada spray? No nie. Drugi poziom rangi legendarnej odblokowany. Co z niego wypadnie? Oddajcie w końcu skina, jakaś to jest legendarna ranga i mamy 100 błyskotek. Niesamowite, czemu tak słabo? No dobra, szkoda. Chyba moi kochani, wiem co się dzieje. Wiecie co się dzieje? Dzieje się to, że jeżeli na koncie nie mamy na przykład odblokowanego Edgara, no to nie dostaniemy do niego skina, bo równałoby się to z tym, że odblokowując skina, odblokowujemy przy okazji postać. Więc Supercell zrobił tak, że jest to zablokowane, a szkoda, bo ja chciałem przeprowadzić eksperyment taki, że na koncie mam mało zadymiarzy i z tych wszystkich star dropów z poszczególnych rang miało nam się udać trafić jeszcze zadymiarza z tych mitycznych, ale się nie udało. Z legendarnych dwóch oczywiście poleciało, bo tutaj jest duża szansa, no ale z rankingowych star dropów nie wypadł żaden fajny skinek, ale mógłby wypaść, tylko że nie mamy zadymiarzy odblokowanych, rozumiecie? No dobra, szkoda. W takim razie wbijamy ostatnią legendarną rangę i zobaczymy, jaki wypadnie zadymiarz. Ranga wbita i odpalamy legendarnego star dropa. Dajcie legendę, no nie wierzę, zwykłe El Primo, nie, okej, okay. Dostałem przebranie do El Primo z legendarnego star dropa. Zamiast jakiegoś spajka odblokować El Atomico, pustkowie. No dobra, niech będzie. I odblokowaliśmy globalny ranking 86 na 9000. Ha! Ciekawostka, co? Mega słabo. Wiem, że kochacie openingi, więc na koniec, moi kochani, otworzymy sobie jeszcze 20 rankingowych star dropów. Zobaczymy, czy może coś nam umknęło? Co byśmy odblokowali? Dostalibyśmy spraya, błyskotki, błyskotki, czyli to co w standardzie, błyskotki. I to nawet nie ta większa ilość. Okej, teraz 500, teraz fajnie posypało. Dalej, błyskotki. Czy będzie jeszcze jakiś skin po otworzeniu 20 rankingowych star dropów? Ikona gracza, no dobra. Błyskotki, błyskotki, błyskotki. Ikona gracza to chyba jest Spiper. Dalej. Błyskotki. Okej, okay, czyli jest jeszcze jakaś szansa coś trafić. Nie wiem do jakiego to zadymiarza. To chyba do... Do czego to jest? Nie mam pojęcia. Dalej. Błyskotki. Ikona gracza. Okej, okay. Czyli ikony gracza się sypią, nawet jak nie mamy zadymiarzy. I spraye do zadymiarzy też się sypią, jak ich nie mamy. Ale skiny się nie sypią, to co najważniejsze. Więc moi kochani, przeprowadziliśmy ten eksperyment. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pomysły na odcinki, które miałbym dla was nagrać, napiszcie w komentarzu. A wy widzowie, jak widzicie fajny komentarz, lajkujcie go. Wtedy ten komentarz zostanie podbity do góry i ja wtedy będę widział, co wymaga ode mnie moja społeczność zadymiarzy. Pamiętajcie, żeby brać udział w konkursie. Klikajcie link w opisie. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, hej.